No Także, zaś, proszę Państwa, pani dzisiaj Radia Sławko, Maryja gość, nie ma. Oni to no wzięli, i zlikwidowali. trwa wokół Nagrody Angelusa dyskusja. Piotr Kępiński głosu do tej pory nie zabrał, jako jedyny właściwie z całego grona. No i udało się go na to namówić. Po godzinie 14 Agata Gostyńska. Porozmawiamy o rozmowach Donalda Tuska z Teresą May i o Brexicie, a po 14.20 Agnieszka Rogal, reporterka Radia Tok FM, o programie dotyczącym medycyny prokreacyjnej szykowanym przez ministra Radziwiłła będziemy rozmawiali. A już teraz Państwa gościem jest telefonicznym gościem dzięki odkryciom Wernera Heisenberga, między innymi Jarwida Schrödingera, bo komórki działają dzięki fizyce kwantowej. Otóż właśnie dzięki fizyce kwantowej Państwa gościem jest Bianka Mikołajewska, portal OKO.press. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej tekst autorstwa pani Jakuba Stachowiaka. MON wciąż płaci za Smoleńsk. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz uruchomił nową lawinę roszczeń ze strony rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Będą kosztować państwo miliony złotych, piszecie. Jak to się stało? Jak do tego doszło? No, ustaliliśmy, że od kilku miesięcy do Sądu Rejonowego w Warszawie spływają kolejne wezwania ze strony rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej do rokowań. I no, tą stroną wzywaną jest właśnie Ministerstwo Obrony Narodowej. Rodziny domagają się kolejnych zadośćuczynień i odszkodowań za śmierć bliskich w katastrofie. Przypomnę, że i to też wynika z chciwości. W 2011 roku państwo na mocy ugód zawartych wtedy wypłaciło już bliskim po 250 tysięcy złotych, tak. Wtedy w tych ugodach pominięto rodzeństwo oraz wnuki, prawnuki ofiar katastrofy smoleńskiej. Teraz również właśnie te osoby ubiegają się o wypłatę zadośćuczynienia i już w pierwszej kolejności MON podpisał właśnie z nimi kilka ugód. Są to ugody opiewające na 20-150 tysięcy złotych. No, do Wrocławia kultura pojechała, do w sprawie kolejnych ugód z tymi, którzy pieniądze już wcześniej otrzymali. A te ugody, o których pani powiedziała, te ugody zawierane w 2011 roku, zawierały zapis, że nie są to rozwiązania ostateczne, że istnieją możliwości dalszego dochodzenia jakichś roszczeń, więc furtka w sensie prawnym była otwarta. Otwarta, tak. Wtedy zapisano właśnie, że w tych ugodach, że one nie wyczerpują roszczeń tych stron, nie zamykają drogi do dochodzenia dalszych kwot. Jak mi tłumaczono, to rozmawiałam z kilkoma osobami, które uczestniczyły wtedy w negocjacjach z rodzinami, no, założenie było takie, że państwo powinno wypłacić wszystkim bliskim ofiar katastrofy zadośćuczynienia tej samej wysokości, właśnie 250 tysięcy złotych, no, ponieważ nie da się w żaden sposób zmierzyć czy wycenić bólu po stracie osoby najbliższej. Tak, i po prostu przyjęto wtedy tą kwotę 250 tysięcy złotych, biorąc najwyższe zasądzone wcześniej przez sądy zadośćuczynienie, najwyższe w kraju zadośćuczynienie. Taką kwotę wówczas ustalono. No ale też drugim założeniem było to, że jeżeli te rodziny uznają, że będą chciały dochodzić później również odszkodowań, bo na przykład pogorszyła się kończąca ich sytuacja materialna po śmierci bliskiego, no to już muszą dochodzić tych odszkodowań przed sądami, ponieważ prokuratoria generalna, która prowadziła te negocjacje, uznała, że nie jest sama w stanie zbadać każdego przypadku oddzielnie i ocenić, czy faktycznie pogorszyły się czyjeś warunki życiowe, czy też właśnie przeciwnie, w wyniku wypłat, które wówczas otrzymał od państwa zadośćuczynień i różnych innych zapomóg, których było wtedy dosyć sporo, że na przykład jego sytuacja życiowa, finansowa, przepraszam, nie życiowa, ale finansowa po katastrofie nawet mogła ulec poprawie. I takie sprawy się toczyły. Takie sprawy się toczyły. Rodziny ofiar występowały do sądów, złożyły około 120 spraw w sądach.
I przeważnie w tych sprawach sądy odrzucały roszczenia. Zaledwie w kilkunastu sprawach uznały je za uzasadnione, ale też w znacznie ograniczonym zakresie. Ministerstwo we wszystkich tych sprawach było początkowo wzywane do ugody, tak jak to zresztą ma miejsce dzisiaj, ale nie przystępowało po prostu do rozmów tych, do żadnych traktacji, zostawiając ocenę właśnie sądom. I teraz dzisiaj sytuacja się zmieniła, a dodatkowo osoby występujące o dalsze odszkodowania powołują się na okoliczność powołania nowej komisji do spraw wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej i wskazują, że to otwiera niejako pewne pole do tego, żeby na nowo te kwestie odszkodowania podjąć. No tak, bo rodziny, być może jakieś nowe mówią, okoliczności zmieniają w ogóle obraz sytuacji. Tak, rodziny mówią, że znaczy piszą w swoich wnioskach, piszą o tym, że powołanie podkomisji przez ministra Macierewicza jest dowodem na to, że wyszły na jaw jakieś nowe okoliczności, bo rzeczywiście rozporządzenie samego ministra Macierewicza mówi o tym, że taką podkomisję, nową podkomisję, która wznowi badania wypadku lotniczego czy też innego wypadku, tak wypadku lotniczego, że można wznowić tylko wtedy, kiedy na jaw wyjdą jakieś nowe okoliczności. A więc rodziny piszą właśnie w tych wnioskach, że widocznie takie okoliczności musiały wyjść na jaw, skoro powołano podkomisję, a skoro tak, to znaczy, że państwo nie dopełniło wcześniej swoich obowiązków, że nie starannie wyjaśniało tą sprawę, tą katastrofę. No i że też dodatkowo uzasadniają to, że kolejne badania katastrofy przyczynią się do kolejnych ich jakichś traumatycznych przeżyć i nie pozwolą tego bólu jakoś, o tym bólu zapomnieć. No to tutaj jakoś nakreśliliśmy mniej więcej obraz tej sytuacji. W sensie prawnym, tak jak pani powiedziała, no to na dobrą sprawę istnieją pewne podstawy, żeby występować o tego rodzaju dalsze roszczenia, między innymi ze względu na te zapisy w ugodach z 2011 roku. I teraz na czym polega problem waszym zdaniem? Znaczy naszym zdaniem problem polega na tym, że zupełnie w tej chwili Ministerstwo Obrony Narodowej odeszło od tego pierwotnego założenia, czyli założenia, że jeżeli rodziny będą chciały dochodzić jakichś nowych roszczeń i żądać dalszych zadośćuczynień bądź odszkodowań, to zasadność tych odszkodowań musi ocenić sąd. Dzisiaj tak się nie dzieje. Minister Obrony Narodowej powołał swojego pełnomocnika, mecenasa Andrzeja Lwamierskiego, który został upoważniony do negocjacji z rodzinami i do oceny zasadności wniosków. Także to właściwie toczy się z jednej strony w sądzie, ponieważ przez sąd MON został wezwany do tych rozmów, ale z drugiej strony właściwie poza sądem, bo sędziowie nie mają tu w tych sprawach nic do powiedzenia. Mogą, jeżeli Ministerstwo Obrony Narodowej zgodzi się na wypłatę tych pieniędzy żądanych przez rodzinę, to sąd właściwie nie ma tu nic innego do zrobienia niż tylko zatwierdzenie tej ugody. Więc to wydaje nam się dosyć kontrowersyjna decyzja MON-u, że jakby odebrał to prawo decydowania, czy sam zadecydował, że sam będzie decydował w tych sprawach. Czyli tu proces decyzyjny także ze względu na pewne podziały polityczne wśród rodzin też charakterystyczne, mogą być arbitralne waszym zdaniem. Tak, te sprawy, które czytaliśmy, których akta czytaliśmy w sądzie, akurat tak się składa, że to są właśnie sprawy głównie osób związanych z prawą stroną sceny politycznej. Któryś z nich zresztą też jakoś tam motywuje swoje wnioski w taki dosyć upolityczniony, nazwałabym to, sposób. Bardzo dziękuję. Musimy niestety naszą rozmowę w tym momencie przerwać, ale odsyłamy oczywiście do Gazety Wyborczej i na portal OKO.press. Bianka Mikołajewska była państwa gościem, a teraz informacje. Południe Radia TOK FM. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne.
informacje TOK FM. Minęła 13.20. Anna Draganek, zapraszam. Tego, co dzieje się w Polsce, nie da się ukryć, mówił dziś w Brukseli europoseł PO Janusz Lewandowski po tym, gdy Parlament Europejski zadecydował, że w przyszłym tygodniu po raz drugi będzie debatować i głosować nad rezolucją o Polsce. Lewandowski mówił też, że w Brukseli zauważa coraz głębsze zaniepokojenie nadużyciami władzy rządu PiS. Projekt rezolucji o sytuacji w Polsce zgłoszony przez większość frakcji w parlamencie dotyczy przede wszystkim kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, ale odnosi się także do sytuacji mediów publicznych, ustawy o policji, o prokuraturze, o służbie cywilnej, czy też planów zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Zapowiedziane spotkanie szefów dyplomacji Rosji i USA w Genewie stoi pod znakiem zapytania. Rosyjskie MSZ ma nadzieję, że rozmowy dojdą do skutku, choć strona amerykańska nie potwierdziła jeszcze swojego udziału. Ustalane są także szczegóły i format spotkania. Z kolei według źródeł w ONZ, na które powołuje się agencja DPA, spotkanie zaplanowane pierwotnie na dziś może dojść do skutku dopiero jutro, choć przyczyna tej decyzji nie jest znana. Spotkanie ma być kolejną szansą na wypracowanie porozumienia w sprawie rozejmu w Syrii. Słuchasz informacji TOK FM. Potrzeba jeszcze wiele pracy, by rozejm na Ukrainie w pełni wszedł w życie, mówił dziś po spotkaniu z szefem ukraińskiej dyplomacji szef niemieckiego MSZ-u Frank-Walter Steinmeier. Niemiecki minister i jego francuski odpowiednik w przyszłym tygodniu mają udać się na Ukrainę, by ustalić, czy i kiedy można będzie rozpocząć nową rundę rozmów z udziałem Rosji na temat konfliktu na wschodzie Ukrainy. Na początku tego tygodnia, przypomnijmy, Władimir Putin zapewnił, że Rosja w dalszym ciągu wspiera te rozmowy. A na koniec tego wydania informacji TOK FM jeszcze upały, które w Polsce utrzymają się przez najbliższy tydzień. Wszystko za sprawą wyżu, który napływa do nas z południowego zachodu, mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. W ciągu dnia temperatura nam wzrośnie do prawie 30 stopni, a na przeważającym obszarze kraju będzie powyżej 25. Noce również ciepłe, z temperaturą od 14 do 15-16 stopni. Najcieplej zgodnie z prognozami ma być w poniedziałek i we wtorek, za to od środy zacznie się powoli ochładzać. Kolejne informacje TOK FM o 13.40. Pogoda. Dziś w całej Polsce dużo słońca, nigdzie nie powinno też padać. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni w Suwałkach, przez 25 w Trójmieście, 27 w Lublinie i Warszawie, 28 we Wrocławiu i Katowicach, do 29 w Rzeszowie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Reklama. Planujesz wydatki? Zrób to prosto. Z Eurobankiem. Krok pierwszy. Zaplanuj większy wydatek, na przykład wakacje, i weź wypożyczkę w Eurobanku. Krok drugi. W razie dodatkowych wydatków, na przykład szkolnej wyprawki, weź urlop od raty swojej wypożyczki. Krok trzeci. Odpoczywaj od raty i nie płać za to ani złotówki więcej. Eurobank. Na co dzień. Wypożyczka dostępna od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy. Przerwa od raty możliwa po spłacie pierwszej raty raz na 12 miesięcy pod warunkiem terminowej spłaty zobowiązań kredytowych. Akcja trwa do 30 września 2016 roku. Szczegóły, opłaty i prowizje, regulamin akcji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Reklama. Popołudnie Radia TOK FM. A w studiu Juliusz Ćwieluch, tygodnik Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry dzień. Nie jest dobry. A dlaczego? Oczywiście, że nie jest dobry dzień. Dlatego, że minister obrony narodowej się uaktywnił. Po 10 miesiącach w miarę przewidywalnych decyzji, no, pojechał po bandzie i wyrzucił dowódcę Gromu. To źle? No, bardzo źle, dlatego że 3 tygodnie temu nas straszył, że Rosjanie robią przy naszej wschodniej granicy wielkie manewry. I w tej sytuacji wywalić inspektora wojsk specjalnych i dowódcę Gromu bez podania przyczyny, to jest chyba jakiś żart. Ale zaraz będzie jakiś inny dowódca na pewno. No, wie pan, równie dobrze, to ja proponuję, wywalmy tego neurochirurga, który teraz robi operację, i weźmy jakiegoś innego lekarza. To jaki to jest problem, no? No, ale teoretycznie minister obrony narodowej, który nad wojskiem sprawuje pieczę, może sobie odwoływać jednych ludzi i wstawiać innych, no właśnie, i tak robią ci ministrowie tak generalnie. Myśli, ale tak nie jest. Jest coś takiego jak konstytucja. Ja wiem, że PiS ma problem z tym słowem. Znaczy, po pierwsze, nie umie go wymówić. To jest pańska interpretacja, że istnieje konstytucja. To przepraszam Państwa. Mam nadzieję, że wśród słuchających jest więcej osób, które ma podobną interpretację. W każdym razie minister nie jest od tego, żeby sobie wywalać, żeby skrócać kadencję, żeby sobie robić co chce.
Minister jest od tego, żeby sprawować nadzór nad wojskiem. To znaczy w sytuacji, kiedy się dzieje tam coś złego, to interweniować. A jeżeli minister wywala dowódcę gromu ze względu na ważny interes armii... Takie jest uzasadnienie. Tak, takie jest uzasadnienie. To jest po prostu kpina. To jest kpina z nas wszystkich, to jest kpina z gromu, to jest kpina z naszego bezpieczeństwa. To są po prostu żarty i one byłyby śmieszne w sytuacji, gdybyśmy nie mieli takiej trudnej sytuacji, jaką mamy. A przypominam, że 1500 km od naszej granicy toczy się wojna. Pan minister powinien mieć trochę rozsądku i zachowywać się zgodnie z tym rozsądkiem. Mówi się, choć nie jest to oficjalna przyczyna, no bo tak jak pan powiedział, właściwie nie uzasadniono tej decyzji. No bo poza tym, przecież minister Macierewicz nie musi niczego uzasadniać. Poza tym oględnym sformułowaniem, które pan przytoczył, że ma to być może związek z wypadkiem, w którym jeden z oficerów gromu zginął w sierpniu. No ale wie pan, to wiceminister Misiewicz, bo chyba tak należy mówić o rzeczniku tego resortu, bo on się tak zachowuje, też zresztą jest wymieniony w kierownictwie, tam na stronie MON-u są zdjęcia, jest też... Mówi, że to nie miało nic wspólnego z tym wypadkiem. A na dodatek, jeżeli to miało coś wspólnego z tym wypadkiem, to proszę mi pokazać jakikolwiek raport, który by podsumował ten wypadek i powiedział, co się stało, z jakiej przyczyny, kto jest za to winny, kto ponosi odpowiedzialność. Nie widziałem żadnego takiego raportu. W związku z tym nie można wyciągać konsekwencji w stosunku do kogoś, na przykład tu, dowódcy gromu, jeżeli nie wiemy, co się wydarzyło tak naprawdę. A z tego, co ja wiem, to był po prostu nieszczęśliwy wypadek. I nieszczęśliwe wypadki zdarzają się wszystkim najlepszym jednostkom specjalnym na świecie. A w pańskiej ocenie dowódca, właśnie odwołany dowódca gromu, to był dobry dowódca? Ta jednostka miała wielu dowódców, zbyt wielu, w tym sensie, że kłopot polega na tym, że ponieważ jest elitarna. Coś zmieniało w tym gromie. Niestety tak. A zmieniało się nie dlatego, że ci gromowcy są jacyś nienormalni, tylko po prostu politycy ciągle kładli, próbowali położyć rękę na tej jednostce. No to ci też dlatego chcą. To się tak wracamy cały czas do tego, wie pan, przy okazji różnych dyskusji o Prawie i Sprawiedliwości, mam wrażenie, że taka nieustająca mantra, która powraca w tych rozmowach, to jest taka, no, że właściwie to tak jak wszyscy robili, tylko ci to robią w sposób jeszcze taki bardziej otwarty i bezpośredni i w ogóle nawet nie udają, że nie robią. Ale zdaje się, że to jest to partia, która wylansowała hasło dobra zmiana. Więc jeżeli ją według PiS-u dobra zmiana na tym polega, to ja uważam, że to można rozpatrywać w kategorii dobrej zmiany, ale tylko w tym sensie, że dalej robiąc takie dobre zmiany, grom zostanie sprowadzony do takiego poziomu, że na jego bazie będzie można zbudować obronę terytorialną i to będzie wtedy naprawdę dobra zmiana, bo przynajmniej obrona terytorialna na tym zyska. Chyba jestem zdenerwowany. Proszę spokojnie, możemy wody na przykład przynieść. No ja bym chciał ministrowi trochę zimnej wody przynieść, dlatego że on po prostu zachowuje się nieodpowiedzialnie. On igra moim bezpieczeństwem, bezpieczeństwem moim, państwa, mojego dziecka. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że minister po prostu like that wyrzuca dwóch dowódców, ludzi, którzy się sprawdzili, nie było wobec nich żadnych zastrzeżeń, tak po prostu. Ale tak pan trochę nie przesadza z tym igraniem bezpieczeństwem. No ostatecznie to jest jeden dowódca jednej jednostki. Na razie jeszcze wojny u nas nie ma. W całym komponencie wojsk. Przypominam, że oprócz pułkownika Gąstała zwolniony został również pan generał Patalon, który jest inspektorem wojsk specjalnych. A on dlaczego został Przypominam zwolniony? Przypominam panu, że wśród 70 generałów, których obecnie mamy w linii, 11 jest w rezerwie kadrowej i tak dalej, i tak dalej. To nie jest jedna historia. Tych historii jest mnóstwo. Tylko minister Macierewicz do tej pory dosyć sprytnie realizował tę metodę czyszczenia wojska z ludzi, którzy mu się nie podobają, metodą salami, czyli tak po prostu po plasterku. To się tak nazywa? Metoda salami. No tak, po malutkim, cieniutkim plasterku. No i na początku nie widać, że coś ubywa, a później się okazuje, że zniknęła cała kiełbaska. I taki jest pomysł pana ministra, realizowany bardzo konsekwentnie. W tym tygodniu w Polityce możecie państwo przeczytać wywiad z generałem Bronowiczem, jednym z takich właśnie, że tak powiem, plasterków salami, który po prostu powiedział, basta, ja odchodzę. W marcu on i czterech innych wysokich dowódców z dowództwa generalnego, 20% stanu dowództwa generalnego odeszło w ciągu jednego dnia. Takich sytuacji nie było jeszcze w polskiej armii. Więc to, że minister Macierewicz nie miał być ministrem, bo przypominam państwu, że miał być nim pan Gowin,
minister Gowin, to nie był przypadek, bo ludzie się bali, że to jest człowiek nieobliczalny i właśnie pokazał swoje nieobliczalne oblicze po raz kolejny. Ale istnieje... Aha, przepraszam, zanim to pytanie zadam, które chcę zadać, to jeszcze poproszę pana o odpowiedź na pytanie właściwie, jakie było uzasadnienie zwolnienia z kolei generała Patalonga. Można się tylko domyśleć, że ze względu na ważny interes sił bezpieczeństwa polskiej armii, bo to jest taki wytrych, który minister może stosować właśnie czyli w takich sytuacjach. Czyli tutaj też nie wiemy, o co chodziło tak naprawdę. Znaczy są dwie wersje, jest oficjalna i nieoficjalna. Na przykład wersja, dlaczego tak naprawdę zmienił się dowódca Gromu. No zmienił się dlatego, że był niezależny. Znaczy niezależny według ministra Macierewicza. Czyli po prostu miał za dużo kontaktów, był za bardzo rozpoznawany, ludzie go za bardzo lubili. No nie można było tą jednostką sterować. Czy Gonstał dbał o to, pan pułkownik Gonstał dbał o to, żeby politycy nie mieszali w tej jednostce. Po prostu trzymał ich na tyle daleko, na ile się dało. I poprzednia ekipa jakoś to wytrzymywała, zwłaszcza minister Siemonia, który w ogóle nie miał takiego ciśnienia, żeby się jakoś tym Gromem bawić, w odróżnieniu od ministra Klicha, a to zresztą nie ma to już teraz żadnego znaczenia. Tak naprawdę po prostu czarą goryczy, która przelała chyba dobre poczucie pana ministra Macierewicza, był fakt, że jednostka postanowiła uhonorować generała Petelickiego pomnikiem. Miała być to bardzo cicha, mała, zamknięta uroczystość tylko dla rodziny. No a dla ministra Macierewicza generał Petelicki, no to pewnie jest w kategoriach starego ubyka rozpatrywany. Mówił pan o tym, że te działania ministra Macierewicza ocenia pan jako nieodpowiedzialne, jako nieprzewidywalne także. Znaczy czyli minister jakoś... jest od tego, żeby nas informować, komunikować z nami. No właśnie, ale chciałem zapytać, czy jest pan w stanie wskazać być może jakiś z jednej strony program pozytywny, który za tym stoi, to znaczy o co właściwie chodzi i do jakiego rodzaju zmiany minister Macierewicz chce doprowadzić, no bo często jest tak, że coś, co wygląda jak działanie szalone, chaotyczne, pozbawione jakiejkolwiek racjonalności, okazuje się mieć jakiś wewnętrzny zamysł, choć nie wedle reguł tej racjonalności, której, co do której się zgadzamy. Panie namawia, żebym opowiedział, że jak się spali cała wieś i już nikt nie zostanie, to na tych popiołach można później lepiej sadzić żyt, tak? No to jest dosyć karkołomna koncepcja. Ja uważam, że minister Macierewicz robi wszystko, żeby przejąć, zresztą cały PiS to robi, ale on to robi szczególnie, żeby przejąć ten resort, zarządzać im jednoosobowo, co zresztą już robi. Nie ma żadnego poszanowania do historii, do ludzi, którzy włożyli wiele trudu w stworzenie tej armii, a trzeba przyznać, że naprawdę tych ludzi jest sporo, bo ta armia weszła do NATO kilka lat po tym, jak wyszła z Układu Warszawskiego. Co zrobił minister Macierewicz, jak przyszedł do resortu? Ściągnął zdjęcia swoich poprzedników. Ja rozumiem, że on może kogoś nie lubić, ale ja sobie nie życzę, żeby pan minister ściągał historię. Między innymi tam na tej ścianie wisiało zdjęcie pana Leszkiewicza. To nie jest tylko działanie ministra Macierewicza, tak, gdzie tak funkcjonuje. O pewne podejście do ciągłości na przykład instytucji państwowych. Tu właśnie mamy coś, co będąc deklaratywnie projektem konserwatywnym, odwołującym się właśnie do konserwatywnych tradycji i wartości, w gruncie rzeczy działa na zasadzie rewolucyjnej, to znaczy niszczy wszystko, co było wcześniej i ma na tym miejscu powołać jakąś zupełnie nową rzeczywistość, więc taki konserwatyzm rewolucyjny. To ciekawe skądinąd. Dla mnie to nie jest ciekawe. Nie? Nie. Bo ja już jestem zmęczony ciekawymi historiami. Mój przyjaciel, jak wyjeżdżał do Anglii, emigrował, go pytałem, wyjeżdżasz? Bo dlaczego ty wyjeżdżasz? On mówi, wiesz, bo ja od 20 lat słyszę, że jeszcze tylko 2 lata zaciskania pasa i będzie dobrze. I wydaje mi się, że po 26 latach stworzyliśmy takie państwo, w którym żyło nam się fajnie, dobrze. Może nie wszystkim żyło się tak bardzo dobrze, to trzeba pomagać tym, którym się żyło trochę gorzej, a nie rozwalać całe państwo w imię nie wiadomo jakiej koncepcji. Może gdyby tak wcześniej trochę pomyślano, że jednak nie wszystkim się żyło dobrze i można by im jakoś bardziej pomóc, to by się nie stało to, co się stało. Ale panie redaktorze, omawiamy to, co się wydarzyło dzisiaj, wczoraj tak naprawdę w Gromie, czy politykę Platformy Obywatelskiej. Dygresja to jest sam miód rozmowy takiej radiowej. Ale my mówimy, nie bójmy się dygresji. My mówimy o dzięciu teraz. Znaczy o fatalnej, niesprawiedliwej, nieuzasadnionej, niepotrzebnej decyzji. Mało tego, wojska specjalne to jest nasz krem do la krem. Do czego to doprowadzi? Nie wiem, do czego to doprowadzi, bo to, wie pan, to jest nieprzewidywalne. No. Ta decyzja jest kompletnie nieprzewidywalna. Bo może tak być,
no bo jakoś mi się udziela ten pański nastrój. Mówiąc szczerze, tak zaczynałem tę rozmowę i byłem jakoś spokojny, a teraz już sam jestem zaniepokojony. No, ja próbuję panu pokazać mechanizm, że w imię tego mechanizmu można zwolnić każdego. Czy to nie jest taka sytuacja trochę, która w jakimś sensie być może nawet jakoś wspiera tę całą politykę Prawa i Sprawiedliwości? Taki mechanizm polegający na tym, że natychmiast jakoś tak uderzamy właśnie w takie bardzo lękowe tony. To znaczy, że się obawiamy, że za chwilę tu dojdzie do jakiegoś końca świata i potem się okazuje, że nie ma tego końca świata. Jakoś to wszystko funkcjonuje. Rano wstajemy, idziemy, wychodzimy, samochody jeżdżą. Na ten temat, polecam i ludzie sobie myślą, no tak naprawdę to ten PiS nic nie zrobił strasznego. No jeżeli pan ma taką koncepcję, taką wizję. Nie mam właśnie, ja się tylko zastanawiam. Tak się pan zastanawia. Wróćmy do munduru, a o wierszu opowiadamy poza anteną. O, no to pan nie powie, który wiersz. Powiem. To nie jest byle kto. Nie mówimy o pierwszym lepszym żołnierzu. Mówimy o człowieku, który kilka miesięcy temu, na przykład od Amerykanów, od swoich kolegów, dostał flagę powiewającą nad Kapitolem. Ta flaga powiewała tam specjalnie i na stronie Kapitolu było napisane, że dziś ta flaga powiewa dla pułkownika Gonstała. Bo to jest człowiek, któremu Ameryka dużo zawdzięcza. Takich ludzi naprawdę nie ma w Polsce za wielu. Jeżeli my ich wywalamy tak po prostu, to dajemy bardzo zły sygnał dla naszych sojuszników i mówimy im po prostu jedno, że jesteśmy chyba niepoważni, po prostu, najnormalniej w świecie. Jeżeli pana to nie niepokoi, no to... Nie, właśnie mówiłem, że mnie też niepokoi. No, to dobrze, to też tyle się udało. Mam nadzieję, że państwa też to niepokoi, dlatego że to nie jest normalna sytuacja. Ale wydaje się, że to w ogóle nie jest pierwszy taki sygnał, że jesteśmy niepoważni. No, ale to mamy się cieszyć, że udało nam się wygrać w tej kategorii, że do Księgi Rekordów Guinnessa Polska zostanie wpisana jako kraj, który podjął najwięcej niepoważnych decyzji. Przynajmniej wreszcie w czymś jesteśmy najlepsi. No, nie skomentuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Juliusz Ćwieluch, tygodnik Polityka, był państwa gościem. Teraz informacje. Popołudnie Radia TOK FM. Sprawy międzynarodowe. Dyskryminacja mniejszości. Inicjatywy oddolne. Polskie miasta. Energia i energetyka. Prawo, jego uchwalanie i jego stosowanie. Ekologia i ochrona przyrody. Transport i jakość życia. Przemiany obyczajowe. Czasem kino i książki. O wszystkim, co ważne i interesujące. Od poniedziałku do piątku, od godziny 18 w programie Post Factum. Zaprasza Paweł Sulik. I Agata Kowalska. Reklama. Super okazje w Play. Tylko do 12 września. HTC Desire 530 za złotówkę na start w formule już za 50 miesięcznie. I najnowszy HTC One M9 za złotówkę na start w formule już za 95 miesięcznie. Przenieś swój numer do Play. Play. Pokaż światu swój styl. Bo już teraz w Lidlu najnowsza kolekcja mody damskiej Smara. A w niej m.in. stylowa ramoneska w 7 fantastycznych wzorach do wyboru. Za 79,90. Tylko 79,90. Szeroki wybór butów na jesień. Stylowe botki za 55 zł. Jedynie 55 zł. W ofercie również spodnie typu Joker, Boyfriend, rurki oraz koszule jeansowe i modne bluzki w supercenach. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kukuczka. Pierwsza biografia legendarnego Himalaisty. Opowieść o granicach ryzyka, które bywają granicami człowieczeństwa. Inspirująca lektura dla tych, którzy marzą i pragną spełniać swoje marzenia. Kukuczka. Książka już w sprzedaży. Gutek Film przedstawia wielki powrót Pedro Almodovara do świata kobiet i ich namiętności. Julieta, czyli wszystko o wielkiej miłości, tęsknocie i tajemnicach, które skrywamy przed najbliższymi. Julieta Pedro Almodovara w kinach. www.liderinformatyki.pl. Czy wiesz, że już połowa firm opiera swój biznes na technologii, a w ciągu 2 lat liczba ta wzrośnie do ponad 80%? A czy ty jesteś gotowy na cyfrową rewolucję? Jak przejść transformację i zdobyć przewagę rynkową? Dowiesz się na kongresie Lider Informatyki już 22 września. Dołącz do liderów cyfrowej transformacji. Partnerem merytorycznym jest firma Integrated Solutions, dostawca rozwiązań teleinformatycznych dla największych firm w Polsce. Zarejestruj się na www.liderinformatyki.pl. Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Minęła 13.40. Anna Draganek, zapraszam. Za nami zarząd Platformy Obywatelskiej. Politycy po raz kolejny rozmawiali o sytuacji w stolicy w związku z nieprawidłowościami wokół reprywatyzacji. Lada chwila powinna rozpocząć się wspólna konferencja prasowa szefa PO Grzegorza Schetyny i prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Według nieoficjalnych informacji będą kolejne dymisje w ratuszu. Do tematu będziemy wracać w informacjach TOK FM. W przyszły wtorek Parlament Europejski przeprowadzi debatę o Polsce, a dzień później będzie głosować nad rezolucją w tej sprawie. Taką decyzję podjęli przedstawiciele większości frakcji w parlamencie. Przeciwna była frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów, do której należy PiS oraz eurosceptycy. Do sprawy już odniósł się europoseł PiSu Tomasz Poręba. Jego zdaniem nie ma powodu, by debatować o Polsce. Więcej o tym w informacjach o 14.00. Już teraz zapraszam. Słuchasz informacji TOK FM. Warszawska prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie pobicia dwóch Polaków w Harlow. Śledczy chcą między innymi przesłuchać pokrzywdzonych i ich bliskich. Zamierzają też uzyskać dokumentację medyczną pokrzywdzonych i zwrócić się o informację do konsulatu w Londynie. Do ataku na dwóch Polaków doszło w niedzielę nad ranem, zaledwie kilkanaście godzin po tym, jak ulicami Harlow przeszedł Marsz Milczenia, upamiętniający śmierć Polaka pobitego także w tej miejscowości pod koniec sierpnia. Warszawska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo również w sprawie tego zabójstwa oraz pobicia innego Polaka przez około 20 napastników. Strefę płatnego parkowania w Szczecinie trzeba będzie namalować od nowa. To po tym, jak mieszkaniec Zielonej Góry dostał mandat za nieopłacone parkowanie, ale poskarżył się, że nie wiedział, że parkuje w strefie, bo była źle oznaczona. Sebastian Bierciak. Strefę w Szczecinie wyznaczają znaki pionowe. Według niektórych wyroków sądów powinny także poziome, czyli wyraźnie wymalowane miejsca parkingowe. Przepisy są nieprecyzyjne, można je różnie interpretować, przekonuje Wojciech Jachim z Miejskiej Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Szczecin jest w tej grupie miast, gdzie za parkowanie trzeba płacić w całej strefie. Niezależnie od tego, czy samochód stoi w miejscu wyznaczonym liniami poziomymi, czy też na przykład gdzieś na chodniku albo w martwym polu. Krótko mówiąc, narażając się na mandat za parkowanie w miejscu niedozwolonym, nie unikniemy opłat za parkowanie. Miasto mimo to zapowiada przegląd strefy i domalowanie miejsc parkingowych tam, gdzie będzie to możliwe. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. A kolejne informacje TOK FM o 14.00. Zapraszam. Pogoda. Dziś w całej Polsce dużo słońca, nigdzie nie powinno też padać. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni w Suwałkach, 25 w Zakopanem i Trójmieście, przez 27 w Lublinie, 28 we Wrocławiu, do 29 w Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. FM. 13.43 popołudnie Radia TOK FM w studiu polskiego, przepraszam, w studiu oczywiście Radia TOK FM w Poznaniu. Piotr Kępiński, poeta. Dzień dobry. Dzień dobry, pisarz, krytyk literacki i juror Nagrody Literackiej Angelus. Nagrody literackiej, o której się ostatnio głośno bardzo zrobiło przy okazji, rzekłbym, małego skandalu. Zazwyczaj o skandalach politycznych, względnie celebryckich się rozmawia, a od kilku dni rozmawia się o skandalu, takim małym skandalu w świecie literackim. No to może powiedzmy w dwóch słowach, o co chodzi. Chodzi o to, że pan Ryszard Krynicki, który jest jednym, był członkiem jury, zrezygnował w związku z dwoma artykułami Krzysztofa Masłonia, drugiego członka jury. Ryszard Krynicki nie zgodził się jakby z tezami, z retoryką, z argumentacją, z wymową i tonem tego tekstu i w ramach protestu zrezygnował. Tekst został zamieszczony w tygodniku Do Rzeczy. Tam się Krzysztof Masłoń rzeczywiście w sposób dość niewybredny wypowiadał, mówiąc delikatnie, wypowiadał na temat kilku polskich pisarzy w tej sprawie. Między innymi o Andrzeju Stasiuku i Oldze Tokarczuk. No właśnie, rzeczywiście tak, osobami nominowanymi skądinąd do Nagrody. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Wcześniej. I ta historia miała swój dalszy ciąg. Mianowicie w dzień po rezygnacji Ryszarda Krynickiego został przez Tomasza Ubińskiego, Justynę Sobolewską, Michała Nogasia i Stanisława Beresia podpisany list.
do którego podpisania również ja zostałem zaproszony. Ale właściwie... Odmówiłem. No, tak, odmówiłeś. Był ten list prezentowany w mediach, oni się odcinają od sposobu, w jaki Krzysztof Masłoń w swoich tekstach się wypowiada i właściwie jakoś zachęcają do tego, żeby z udziału w gremium jury zrezygnował. Wypowiedział się na ten temat także Mirosław Spychalski, który kompletnie nie zgadza się z kolei z wypowiedzią Sobolewskiej, Beresia i Łubieńskiego i Nogasia. Natomiast takim jedynym jurorem właściwie, który jeszcze się na ten temat nie wypowiedział, jesteś ty i chciałem cię zapytać, jaki jest właściwie twój stosunek do całej tej sprawy, no i dlaczego nie podpisałeś tych listów i co to w ogóle o świecie literackim, a może świecie literackim i świecie politycznym polskim mówi nam wszystko, cała ta historia. Prawdę powiedziawszy, tak, jeszcze skończę historię z tym listem, która wczoraj miała jeszcze swoją kodę w postaci tekstu w Gazecie Wyborczej, w którym zostałem zaliczony zapewne do, bo to nie było wypowiedziane w sposób definitywny, do zwolenników poglądów Krzysztofa Masłania. Do wczoraj nie chciałem zabierać głosu w tej sprawie. Zaliczony przez profesora Stanisława Beresia zostałeś. Tak, mieliśmy prywatną korespondencję, o której nie będę mówił, natomiast no, słowo stało się ciałem, zostało wydrukowane i rzeczywiście stwierdziłem, że doszło to chyba już naprawdę aż tak daleko, że jednak głos jako ostatni juror powinienem jednak mimo wszystko zabrać. Moje stanowisko było następujące. Uważałem od samego początku, że przede wszystkim należało z Krzysztofem Masłoniem najpierw porozmawiać i załatwić te sprawy w naszym gronie. Nie eskalować tak naprawdę, dlatego że to nie służy tej nagrodzie. Ta nagroda naprawdę według mnie jest jedną z ważniejszych w tej części Europy. Jest bardzo ciekawa, jest bardzo ważna. Możemy się nie zgadzać z Masłoniem, ale przede wszystkim jesteśmy w tej nagrodzie od ponad 10 lat tak naprawdę. Poglądy Masłonia doskonale znamy, wiemy jakie teksty pisze. Z reguły ja z tymi tekstami absolutnie się nie zgadzam, ale zdawało mi się, że elementarnym, uczciwym tak naprawdę, elementarną uczciwą postawą byłoby po prostu stanie się twarzą w twarz i wypowiedzenia sobie naszych wzajemnych tak naprawdę pretensji, a nie pisanie listu za plecami człowieka, którego znamy. Możemy go nie cenić. No, tu by można taki argument przytoczyć, że on z wami tego swojego tekstu nie konsultował. Tak, ale ja też nie konsultowałem swoich tekstów, które piszę. No ja, gdybyś mnie zapytał o teksty innych członków jury na jakikolwiek inny temat, też nie czytałem. Oczywiście też można to zripostować w ten sposób, że no, on jednak napisał tekst, który no... No, powiedzmy sobie szczerze, no, według mnie był za mocny. Wczoraj miałem rozmowę z przewodniczącym jury, o którym zapominamy, który też tego listu nie podpisał, Mikołą Riabczukiem, który powiedział coś, z czym absolutnie się zgadzam. No, powinniśmy zważać na nasze słowa. Jesteśmy członkami jury i nie godzi się tak naprawdę, żebyśmy pisali o pisarzach nominowanych w takim, a nie w innym tonie. Uważam, że faktycznie ta... Uczestnictwo w tym jury do czegoś nas zobowiązuje. Natomiast wydawało mi się od samego początku, że należało o tym porozmawiać w naszym własnym gronie, a nie mówić o tym w listach i tak dalej. I na sprawę, że ja jestem w stanie zrozumieć stanowisko Ryszarda Krynickiego, który po prostu zrezygnował, bo stwierdził, że nie, bo nie daje zgody, bo po prostu... I nie nazwałbym tego pustym gestem, raczej pełnym gestem. Natomiast nie do końca rozumiałem stanowisko tych jurorów, którzy mówili, że zaznaczamy tylko nasze stanowisko, nie chcemy zrezygnować, sugerujemy, żeby Masłoń zrezygnował. Jest trochę problem w tej materii taki, mianowicie, że no, jednak Masłonia powołał prezydent miasta Wrocławia, Rafał Dudkiewicz, i on go może odwołać. No bo to jest nagroda ufundowana przez właśnie miasto Wrocław. Dokładnie tak, dokładnie tak. I tym bardziej byłaby potrzebna rozmowa nasza z Dudkiewiczem i z Masłoniem oczywiście, którego nie należałoby wykluczać, i dopiero potem podejmować jakieś kroki i decyzje. Tak to widzę, tak to widzę. Natomiast zapytałeś, co to jakby mówi o... Bo to jest być może ważniejsze o... Bo ja się zastanawiam nad tym, przyglądając się z boku całej tej dyskusji wokół literackiej Nagrody Angelus, która właśnie jest nagrodą no, obejmującą pewien region, nie tylko polską, tylko
region, nazwijmy to Europy Środkowo-Wschodniej, więc w jakimś sensie międzynarodową, że w jakiś sposób taki niezbyt chyba korzystny, no, stała się ta nagroda jakimś takim polem bitwy politycznej, która w Polsce już od dłuższego czasu trwa, i te podziały, bardzo ostre podziały polityczne, środowiskowe, które w Polsce są przez politykę właśnie silnie podsycane, jakoś przeniknęły do sfery literackiej. Nie żeby tam ich nie było wcześniej, bo podział na prawicową i lewicową literaturę i prawicowych i lewicowych krytyków literackich w Polsce istnieje nie od dzisiaj, ale stało się to rzeczywiście jakoś tak chyba dość niefortunnie. Dokładnie tak. Ja chciałem właśnie uniknąć. Nie chciałem wchodzić w te spory doraźne. Uważam, że one nagrodzie absolutnie nie służą. Nagroda jest, tak jak powiadam, jakby w tej dyskusji nagroda zniknęła. Ja czytam teksty, które nic nie mówią o nagrodzie. Gdzieś się przypomina laureatów, coś się mówi. Natomiast no, cała idea tej nagrody gdzieś znika, a pogrążamy się w naszych własnych sporach, które według mnie naprawdę można było lepiej rozwiązać. Znaczy rozwiązaliśmy je według mnie jednak chyba źle. Tak to oceniam. No tutaj tym argumentem... Zabrakło tego, czego nie ma w Polsce, a mianowicie wspólnego stołu, przy którym można usiąść i można normalnie porozmawiać, bo według mnie rozmowa jest możliwa. Nawet przy obiedzie, kiedy trzymamy widelce i noże, nie używamy ich do niczego innego, tylko do krojenia ziemniaków albo mięsa, a niekoniecznie musimy w siebie nimi rzucać, więc tym bardziej rozmowa byłaby jak najbardziej wskazana. Trochę tego zabrakło. Znaczy, mam poczucie jakiejś porażki i goryczy tak naprawdę, zwłaszcza po wczorajszym tekście, w którym ktoś mnie też próbował spozycjonować, w związku z tym, tak, że czegoś nie podpisałem. Albo trochę tutaj chyba w tym momencie tak jest, że na dobrą sprawę, jak nie jesteś w jednym stronnictwie, to natychmiast lądujesz w drugim niejako automatycznie. W Polsce nie ma innej możliwości, jak sądzę, tak? Mm. To jest tak, że faktycznie no to muszę wtedy stać w tym kącie. No ja nie stoję w tym kącie, do którego zostałem przypisany. Mówię, co myślę i powiedziałem to najpierw, zanim przyszedłem do ciebie, do radia, powiedziałem to innym członkom jury i żałuję, bo mając jednocześnie nadzieję, że jednak mimo wszystko porozmawiamy. Tutaj tym argumentem takim podstawowym, jeżeli chodzi o list, o którym wspomnieliśmy, list podpisany przez czwórkę jurorów Nagrody Angelus, tym argumentem, który ich skłonił jakoś do zajęcia stanowiska, jest to, że w zasadzie tutaj nie chodzi o, nazwijmy to, poglądy krytyczno-literacko-polityczne Krzysztofa Masłonia, tylko o właśnie, jak powiedziałem, niewybredny styl, to znaczy o to, że on w taki sposób dość brutalny ad personam ileś osób z tego kręgu autorów nominowanych wcześniej do Nagrody Angelus zaatakował. No i rzeczywiście te słowa, które są przytaczane, no, brzmią dość ostro. Mogę zacytować na przykład fragment na temat Olgi Tokarczuk. Zdecydowanie najlepiej wychodzi jej mizdrzenie się, jak mało kto wie, gdzie w literackiej spiżarni spoczywają konfitury, i jej uwagi na temat Niemców bynajmniej nie są przypadkowe. Tak jak Andrzej Stasiuk, wciąż uchodzący za młodego i obiecującego 55-letni wesoły facio, który mieszka w Bieszczadach, gdzie bawi się w farmera, głównie dba o swoją obecność nad Menem. Proeuropejskość tych naszych, pożal się Boże, intelektualistów ma też niemieckie podglebie. To jest cytat z tego tekstu Krzysztofa Masłonia. No, niefortunne, powiedziałbym. Jest to trochę hardcore. Nigdy w życiu bym się nie podpisał po czymś takim, ale jednocześnie trzeba uczciwie też powiedzieć, co było też ostatnim zdaniem jakby tego listu, że Masłoń zawsze merytorycznie dyskutował podczas tych dyskusji. No myśmy nie dyskutowali naszymi tekstami publicystycznymi czy też krytyczno-literackimi, tylko po prostu dyskutowaliśmy. No, nie znam Masłonia z tej strony. No, a jak to będzie teraz wkrótce? Kiedy macie spotkanie kolejne? 15 października ogłoszono właśnie finałową siódemkę i teraz będzie przyznanie nagrody. Tak sobie przyjedziecie i usiądziecie wszyscy przy jednym stole, myślisz, i porozmawiacie, czy będzie trochę problematycznie? Myślę, że będzie ciężko, myślę, że będzie trudno. Rozmawiamy, co zrobić. Dzisiaj, z tego co wiem, Mikołaj Jabczuk, przewodniczący jury, rozmawia z Rafałem Dudkiewiczem, prezydentem Wrocławia, przez Skype'a, albowiem Mikołaj teraz przebywa w Waszyngtonie na stypendium. Przyjedzie wcześniej do Wrocławia
prawdopodobnie przed finałem, czyli przed 15 października. Zakładam, że powinniśmy spotkać się przynajmniej dzień wcześniej i rzeczywiście spotkać się i porozmawiać. Pytanie, czy to jak to będzie, czy to się skomponuje, czy nie. Martwi mnie ta sytuacja trochę, bo na razie nie widzę tak naprawdę wielkiej chęci kilku stron do wspólnego dyskutowania, ale zakładam, że to powinno się stać, albowiem, podkreślę jeszcze raz, znaczy nie możemy stracić tej nagrody przede wszystkim. Znaczy myślimy o tej nagrodzie, tak naprawdę myślimy o tym, że podjęliśmy się dosyć trudnego zadania wyłonienia siódemki finalistów. Według mnie to jest jedna z wartościowszych tak naprawdę, jeden z wartościowszych finałów Angelusa. Musimy wyłonić zwycięzcę. Musi być dyskusja. Nie wyobrażam sobie, żeby nie. No i żałuję, że nie będzie Ryszarda Krynickiego z nami. Bardzo natomiast, dziękuję. Natomiast kto zrezygnuje, kto będzie brał dalej udział, tego nie jestem pewien. Ja chcę brać udział i chcę rozmawiać. Bardzo dziękuję. Piotr Kępiński, juror Nagrody Angelusa, krytyk literacki, poeta, był Państwa gościem w studiu Radia Tok FM w Poznaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przed Państwem teraz informacje Radia Tok FM. Popołudnie Radia Tok FM. Proszę, będzie panu karany karą finansową. Pana obowiązkiem jest opuścić mównicę na moje wezwanie. Po co państwu regulamin Sejmu, skoro jedyne prawo, jakie państwo znacie, to jest prawo pięści? Wstyd i hańba. Wstyd i hańba to, co państwo robicie z polskiego parlamentu. I tak zwyczajnie po ludzku, panie marszałku. Nie wstyd panu, że pan łamie regulamin Sejmu właśnie teraz, proszę, kiedy ten regulamin jest debatowany? Bardzo proszę. Niech pan, to było proste pytanie. Niech pan trochę oprzytomnieje. I patrzę panu prosto w oczy. Przeprowadzacie obrady wieczorową porą w zupełnie bez podstawy prawnej. Pan marszałek Terlecki gubi się w najprostszych przepisach. Bardzo dziękuję, panie pośle. Zamykam dyskusję. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Jacek Żakowski zaprasza na poranek radia Tok FM. Patriotyzm to każdy wie co, ale elegancy ludzie o tym nie mówią. Jak politycy zaczynają o tym mówić, od razu wiem, że coś chcą skręcić. Bo każdy widzi świat inaczej. Jacek Żakowski, Tygodnik Polityka. Serdecznie zapraszam. Poranek radia Tok FM. W piątek od 7 do 9. Reklama. W boju liczy się dyscyplina. Nadchodzi księżna. Wielka księżna Gerstein. Premiera polska oryginalnej wersji znakomitej operetki Jacques'a Offenbacha już 8 października w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Szczegóły na www.teatrmuzyczny.lot.pl. Witam Państwa i zapraszam na losowanie. Następuje uruchomienie mechanizmu i możemy już losować tabletki na wątrobę. Ale lepiej wybrać świadomie i sięgnąć po ProLiver. Zawiera cenione składniki wspierające wątrobę. A do tego bonus. Suplement diety ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. ProLiver. Tabletki więcej niż na wątrobę. Wątroba i cholesterol. ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. Jak było na szkoleniu w Dolinie Szarlotty? Świetnie. Zazdroszczę ci. Może spałeś w apartamencie Santany? Niestety, spał tam nasz dyrektor. Znana z koncertów legend rocka Dolina Szarlotty zaprasza do organizacji szkoleń, konferencji i zjazdów integracyjnych. Daj się urzec Dolinie, w której serce i gitarę zostawił Carlos Santana. I have a new home. This is a new home for me. Thank you. www.dolinaszarlotty.pl. 50 km od Łodzi i 100 od Warszawy. 8 profesjonalnie wyposażonych sal konferencyjnych. Nawet dla 1000 osób. Do tego
spa, sala bankietowa i smaczna kuchnia. Potrzebujesz jeszcze więcej, by zorganizować zjazd dla swojej firmy? Sprawdź pełną ofertę hotelu Magellan Spa & Business. Dla firmy i dla najbliższych. W centrum Polski, przy Zalewie Sulejowskim, pośród pięknych lasów. Miejsce nie tylko firmowych, ale i rodzinnych spotkań. Hotel Magellan.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 8 września, minęła 14. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. Europoseł PiS-u atakuje Europarlament za kolejną debatę o Polsce. Londyn do końca swojego członkostwa w Unii zamierza pozostać mocnym graczem. Komornicy zyskują nowe uprawnienia, a dłużnicy kwotę chronioną przed sądową egzekucją. Zaczynamy jednak od dymisji w warszawskim ratuszu. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zwalnia swojego zastępcę Jarosława Jóźwiaka, który oddał się do jej dyspozycji. To reakcja na aferę reprywatyzacyjną. Wiemy już, że miejsce Jóźwiaka zajmie Witold Pal, prawnik i sędzia Trybunału Stanu. Ja nie chciałam robić ruchu PR-owego, że jeden odejdzie, drugi przyjdzie. Ja szukałam osoby, która nie ma żadnych związków z Warszawą, nie prowadzi tu praktyki żadnej adwokackiej i która jednocześnie zna problem reprywatyzacji, ponieważ w ciągu dwóch kadencji była posłem na Sejm. Stanowisko w ratuszu stracił też inny wiceprezydent Jacek Wojciechowicz, odpowiedzialny za inwestycje, ale jego dymisja, jak zapewniała Hanna Gronkiewicz-Waltz, nie ma związku z aferą reprywatyzacyjną. Europoseł PiS-u Jacek Poręba mówi o motywowanym ideologicznie ataku na polski rząd. W ten sposób komentuje decyzję Parlamentu Europejskiego, który w przyszłym tygodniu zamierza przeprowadzić debatę o Polsce i przyjąć dotyczącą jej rezolucję. Tymczasem według Poręby nie ma żadnego powodu, by eurodeputowani ponownie zajmowali się tym, co dzieje się w naszym kraju. Tę opinię popierają frakcje eurosceptyków oraz konserwatystów i reformatorów. Jednak pozostałe frakcje poparły ten pomysł. W projekcie europejskiej rezolucji wyrażono zaniepokojenie przeciągającym się w Polsce konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Europosłowie apelują też o zbadanie innych ostatnio przyjętych w naszym kraju ustaw, które mogą naruszać naszą konstytucję oraz unijne zasady. Chodzi m.in. o ustawę antyterrorystyczną, o mediach, o policji, o prokuraturze, o służbie cywilnej, a także o plany zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej oraz o kwestie reprodukcyjnego zdrowia Polski. Kobiet. Teraz polityczne echa niezwykłej kariery Bartłomieja Misiewicza. Ten 26-latek jest, przypomnijmy, nie tylko rzecznikiem resortu obrony i pełnomocnikiem do spraw Centrum Kontrwywiadu NATO, ale też szturmem bierze państwowe spółki. Bez wyższego wykształcenia i wymaganego egzaminu został członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej i jeszcze rano jego nazwisko figurowało również na liście członków Rady Nadzorczej spółki Energa Ciepło Ostrołęka. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Karolina Lewicka. Karolino, jak politycy PiS-u tłumaczą te liczne nominacje? Słyszymy, że Bartłomiej Misiewicz położył wielkie zasługi na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju. Szczegółów brak. Dysponuje także, o czym poinformował mnie poseł PiS Michał Dworczyk, kompetencją absolutnie podstawową. Doświadczenie w pracy z ministrem Antonim Macierewiczem jest oczywiście bardzo ważne. Polityków PiS-u nie dyplomuje też fakt, że Misiewicz nie spełnia kryteriów przewidzianych dla członków rad nadzorczych. Nie ma ani wyższego wykształcenia, ani nie zdał specjalnego egzaminu. Co na to senator Jan Maria Jackowski? Pan Bartłomiej Misiewicz spełnia te kryteria według pana ministra Macierewicza. Opozycja jest oburzona. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej mówi krótko. To jest typowy przykład tego, co my nazywamy karierami nikodemudyzmów. Niewykształcony, nieprzygotowany, ale wierny. Przypomnijmy, że Bartłomiej Misiewicz otrzymał też przed miesiącem złoty medal za zasługi dla obronności kraju. Minister Macierewicz nie wyklucza dla niego kolejnych odznaczeń. O czym Sejmu mówiła Karolina Lewicka. Słuchasz informacji TOK FM. Wielka Brytania opowiada się za utrzymaniem sankcji wobec Rosji w związku z zajęciem przez nią Krymu oraz jej działaniami na wschodzie Ukrainy. Londyn, pomimo podjęcia decyzji o Brexicie do czasu opuszczenia Unii, zamierza pozostać jej silnym graczem i nie zamierza odpuszczać Moskwie, dopóki ta nie zacznie wdrażać w Donbasie porozumień z Mińska. Rzeczniczka rządu w Londynie poinformowała o tym po spotkaniu premier Theresa May z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Papierosy od dziś muszą zniknąć z miejsc publicznych i nie będzie już wolno sprzedawać ich w internecie ani nieletnim. To główne założenia wchodzącej w życie dyrektywy tytoniowej. Co jeszcze się zmienia? O tym Joanna Mąkosa. Palacze od teraz traktowani są tak jak palacze tytoniu. Nie tylko nie mogą używać elektronicznych papierosów na przystankach czy w restauracjach, ale także w miejscu pracy. Muszą korzystać z palarni.
Surowo karana ma być także sprzedaż ich w internecie. Grozi za to nawet 200 tysięcy złotych grzywny, choć jak na razie zarówno e-papierosy, akcesoria, jak i klasyczne wyroby tytoniowe nie zniknęły z portali sprzedażowych. Nowe przepisy dotyczą także opakowań klasycznych papierosów. Mają pojawić się na nich nie tylko ostrzeżenia tekstowe, ale także graficzne. Zmiany dotyczą także papierosów smakowych. Oprócz mentoli, które będzie można sprzedawać jeszcze przez 4 lata, mają być zakazane. Producenci dostają jednak okres przejściowy na sprzedaż zapasów. Mają czas do 20 maja przyszłego roku. Joanna Mąkosa, TOK FM. Komornicy od dziś jednym kliknięciem w specjalnym systemie elektronicznym mogą zająć rachunek bankowy dłużnika. Takie uprawnienia dają im nowe przepisy, ale te zabezpieczają też dłużników, bo gwarantują, że na ich koncie co miesiąc musi pozostać określona kwota. Jak mówi Małgorzata Kolińska-Dąbrowska z Gazety Wyborczej, będzie to 1300 parę złotych. Bo to jest 75% najniższego wynagrodzenia, czyli na takie mini przeżycie ewentualnie będzie miał i co miesiąc będzie ta kwota na koncie pozostawała. Nowe przepisy dają też wierzycielom możliwość wezwania dłużnika do ujawnienia stanu jego majątku, a jeśli ten tego nie zrobi, będzie mu grozić odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu TOK FM o 14.20. Pogoda. Dziś za oknami pogodnie i ciepło, gdzieniegdzie pojawi się trochę chmur, ale nie będzie padało. W Białymstoku 24 stopnie, w Trójmieście 25, w Warszawie, Lublinie, Poznaniu 27, a w Szczecinie, Krakowie i Katowicach 28 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Wypożyczkę w Eurobanku polubi każdy, kto lubi planować. Dlaczego? Bo kiedy bierzesz wypożyczkę, nie tylko z góry wiesz, ile zapłacisz, ale wiesz też, że kiedy zbliża się większy wydatek, na przykład szkolna wyprawka, to możesz zaplanować przerwę od raty z gwarancją, że nie zapłacisz za to ani złotówki więcej. Weź wypożyczkę, a jak zaplanujesz dodatkowe wydatki, weź urlop od raty. Eurobank. Na co dzień. Wypożyczka dostępna od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy. Przerwa od raty możliwa po spłacie pierwszej raty raz na 12 miesięcy pod warunkiem terminowej spłaty zobowiązań kredytowych. Akcja trwa do 30 września 2016 roku. Szczegóły opłaty i prowizje, regulamin akcji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Reklama. Popołudnie Radia TOK FM. A Państwa gościem jest Agata Gostyńska, ekspertka brytyjskiego think tanku Center for European Reform. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Donald Tusk spotkał się dzisiaj z premierką Wielkiej Brytanii, Theresą May. Rozmawiali na temat Brexitu. Piłka jest po waszej stronie, miał powiedzieć Donald Tusk. I co to znaczy, ten sympatyczny zwrot? Tak jest. Donald Tusk dał jasno do zrozumienia premier Wielkiej Brytanii, że tak naprawdę dalszy przebieg negocjacji będzie zależał od kolejnego ruchu czy działań po stronie Brytyjczyków. Nie dziwi to specjalnie. To nie jest pierwszy raz, kiedy instytucje unijne jasno sugerują Brytyjczykom, że to oni muszą wiedzieć, czego chcą. Ale również artykuł 50, który określa całą procedurę wyjścia z Unii Europejskiej, nie określa tak naprawdę terminu na notyfikowanie przez państwo, które chce wyjść z Unii Europejskiej, na notyfikowanie tej swojej intencji. Czyli może to trwać w nieskończoność. Tak naprawdę od strony jakby stricte teoretycznej rzeczywiście Wielka Brytania mogłaby odsuwać formalne rozpoczęcie negocjacji w nieskończoność. No ale to oczywiście miałoby swoje konsekwencje polityczne i gospodarcze. No ale wiemy zapewne, być może z jakichś wypowiedzi dość oględnych, w jakiej perspektywie te działania mają zostać realnie przez Wielką Brytanię podjęte, czy na dobrą sprawę nic nie wiemy i być może faktycznie proces będzie się przeciągał, bo nie wiadomo do końca, jak się za niego właściwie zabrać. Tak, przyznam szczerze, że wiemy niewiele.
Wiemy tyle, że Wielka Brytania najprawdopodobniej nie uruchomi artykułu 50 przed początkiem 2017 roku. To jasno w wielu swoich wypowiedziach na to wskazywała premier Theresa May. To wiemy na pewno. Artykuł 50 mówi natomiast, że od momentu notyfikacji negocjacje powinny trwać 2 lata. Tym samym wiemy również, że jeśli Brytyjczycy na początku 2017 roku notyfikują swoją intencję o wyjściu z Unii Europejskiej, to wiemy również, że instytucje chciałyby się pozbyć Wielkiej Brytanii przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i przed zmianami w Komisji Europejskiej, które nastąpią w 2019 roku. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że Wielka Brytania jest jeszcze wtedy jakby jedną nogą w zasadzie z nogą w drzwiach, tak? To trochę w Unii, trochę poza nią. Jaki to by problem i ból głowy generowało instytucjom, które przecież muszą wybrać parlamentarzystów do Parlamentu Europejskiego i komisarzy. Także na pewno jest jasna intencja instytucji. Chcemy pozbyć się Brytyjczyków do 2019 roku, do wyborów, ale pamiętajmy również, że niedługo zaczynają się nowe rozmowy na temat nowych wieloletnich ram finansowych.